przechodzimy do kolejnego punktu, to jest punkt 14. W tym momencie pozwolę sobie kilka zdań powiedzieć o projekcie uchwały. Proszę Państwa, co roku nasza dzielnica realizowała szczepienia przeciwko grypie dla wszystkich mieszkańców bez żadnych ograniczeń wiekowych. Natomiast no, teraz zmieniły się trochę zasady realizowania programów profilaktycznych. No i teraz każdy program profilaktyczny, który jest realizowany, musi zyskać pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych. Bez takiej pozytywnej opinii żaden program nie może być realizowany. Miasto Kraków, przygotowując programy profilaktyczne, które są wpisane w program chyba Zdrowy Kraków, dobrze pamiętam, uwzględniło tylko szczepienia osób powyżej 65 roku życia. Nie uwzględnili szczepień przeciwko grypie. Natomiast no, trudno powiedzieć mi o jaką, trudno mi powiedzieć na 100% jaka była motywacja, natomiast mogę przypuszczać, że była tutaj obawa o opinię negatywną, bo Agencja Oceny Technologii Medycznej bierze pod uwagę, znaczy kieruje się zasadami takiego systemowego rozumienia różnych programów profilaktycznych, czyli jeżeli są grupy narażone szczególnie na ryzyko na przykład powikłań, taki program jest do nich kierowany, no to też uzasadnione. A finansowo nie byłoby w stanie miasto wszystkich objąć takim programem. Dlatego też no, są tu pewne zasady i najprawdopodobniej wychodząc z tych zasad miasto zdecydowało się tylko ten program przedstawić do zaopiniowania Agencji Oceny Technologii Medycznej. Z tym, że jeszcze ten program nie uzyskał pozytywnej opinii. Uzyskał negatywną. Znaczy tam jest problem finansowy, bo chodzi o to, że miasto zgłosiło ten program, który został przygotowany przez profesora Dawickiego, to jest wojewódzki konsultant. Natomiast agencja zażądała od miasta, żeby miasto określiło, ile finansowo to będzie kosztowało. Najlepiej, żeby środków zapewnić tyle, aby wystarczyło na wszystkich, czyli koszt jednej szczepionki razy populacja, która ma być objęta szczepieniem, co jest oczywiście niemożliwe, bo co ogromne środki finansowe. Byłem dzisiaj rozmawiając z Biura Zdrowia na ten temat, ale jest duża szansa, że ostatecznie mamy informację mieć do końca kwietnia, w maju na temat tej opinii. To jest duża szansa faktycznie, że ten program zyska opinię pozytywną i dlatego też my przygotowaliśmy jako zarząd projekt uchwały zmieniający zakres naszego zadania ze szczepień przeciwko grypie bez ograniczeń na szczepienia przeciwko grypie dla osób po roku 65 roku życia. Oczywiście, jeżeli ten program nie uzyskał pozytywnej opinii, no to wtedy te musimy zdjąć. Jeżeli uzyska pozytywną opinię, no to wtedy zastanowimy się i tutaj bardzo bym prosił Komisję Zdrowia o jakieś w tym zakresie, ile środków na to przeznaczyć. Ja prosiłem Biuro Zdrowia, żeby przygotowało mi taką informację, ile osób w zeszłym roku spośród szczepionych to były właśnie osoby powyżej 65 roku życia. Już taką informację dostałem i to jest, było spośród 971 osób, które skorzystały, to było 279 osób, a więc nawet dosyć spora liczba. Natomiast, drodzy Państwo, tak więc to jest kierunek, który możemy zrealizować w tym roku, ale ustaliliśmy też w Urzędzie Miasta, że Urząd Miasta wystąpi do konsultanta wojewódzkiego z prośbą o taką opinię, czy byłaby możliwość zrealizowania programu, opracowania programu przez niego, jakby on to widział, który objąłby wszystkich mieszkańców. Argumentując oczywiście to, że my od wielu lat realizujemy. No i po jego opinii zobaczymy, jak dalej w tym zakresie będziemy mogli działać. Rozmawiam też z sanepidem i generalnie w sanepidzie nie mają przeciwwskazań do tego, żeby taki program był realizowany. Byłoby przychylna opinia z ich strony, bo oni też są konsultowani w tym zakresie. Natomiast no wszystko rozwiązuje Agencję Oceny czy też Opinii Technologii Medycznych. No niemniej ten projekt uchwały jest koniecznością. Jeżeli chcemy w tym roku przeprowadzić szczepienia, będą ograniczone, natomiast to jest to jedyna możliwość. Stąd też taki projekt uchwały. Czy Komisja Zdrowia opiniowała? Opinii nie wydaliśmy, zajęliśmy się tym. Zajęliśmy się tematem i opinii jako takiej nie podejmowaliśmy. Temat jest otwarty, mamy około miesiąca czasu na to, żeby zakończyć temat w ogóle profilaktyki w tym roku. Chciałbym tylko dodać, żeby Państwo mieli świadomość, że agencja opiniuje program nawet od 2 lat. Także temat ewentualnych szczepień dla całej populacji
to będzie być może będzie to przyszły rok, jeżeli oczywiście będzie to opinia pozytywna. I zdążą, powiedzmy, w rok czasu. Agencja daje sobie bardzo dużo czasu na merytoryczne zajęcie się sprawą. Czy ktoś jeszcze, otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa radni chce zabrać głos w tym punkcie? Ja nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. 20 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu. Nie widzę, dziękuję.